Cześć, witajcie. Pokażę Wam dzisiaj, jak samodzielnie wykonać puzzle dla dziecka. Potrzebny będzie karton, nożyk, ołówek, nożyczki, klej, linijka, jedna kartka w ulubionym kolorze oraz wydrukowany obrazek z ulubionej bajki naszej pociechy. Na początek na kartonie rysujemy dwa kwadraty o wielkości mniej więcej 15 na 15 cm. I wycinamy je nożykiem. Na kartce za pomocą jednego z naszych kartoników odrysowujemy kwadrat. Następnie wycinamy nasz kwadrat. Z naszego kwadratu wycinamy środek, tworząc ramkę. Ramkę przykładamy do jednego z kartoników i odrysowujemy w środku. Teraz nasz środek wycinamy nożykiem i odkładamy go na później, ponieważ jeszcze będzie nam potrzebny. Teraz sklejamy razem ramkę z papieru oraz kartonik. Mamy gotową ramkę do naszych puzli. Teraz ramkę przyklejamy do drugiego kartonika. I mamy już podstawę naszych puzli. Teraz bierzemy kartonik, który wycięliśmy wcześniej, oraz wydrukowany obrazek naszej bajki. Obrazek wycinamy tak, aby był tego samego rozmiaru, co nasz kartonik. Sklejamy razem. Obrazek z kartonikiem tniemy na równe części. Tak wygląda gotowa układanka. Moim córkom bardzo się spodobały, a w szczególności młodszej. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia!